This video was made possible by Brilliant, a math and science problem-solving website that makes learning fun and rewarding. Tak mówi Zaratustra w rozdziale zatytułowanym Obdarzenie cnotą. Friedrich Nietzsche napisał coś zaskakującego. Zaratustra, mędrzec, który jest również głównym bohaterem książki, mówi swoim zwolennikom, aby przestali za nim podążać. Mówi: teraz idę sam, moi uczniowie. Wy też idźcie teraz sami. Tak chcę. Radzę wam, odejdźcie ode mnie i strzeżcie się Zaratustry. A jeszcze lepiej, wstydźcie się go. Być może was oszukał. To jeden z moich ulubionych fragmentów książki. Uważam za zaskakujące, ale interesujące, że mędrzec powiedział swoim zwolennikom, aby się go wstydzili, porzucili go i nie ufali mu. Dlaczego miałby to zrobić? Jak zwykle zbadam ten pomysł poprzez dialog. Młody uczeń spędził lata na poszukiwaniu oświecenia. Podróżował po wielu krajach i żył wśród różnych grup ascetów, ale po latach poszukiwań stwierdził, że jego misja jest bezowocna. W końcu poddał się i postanowił pracować na farmie. Rolnik, z którym pracował, był prostym człowiekiem. Nie mówił zbyt wiele, ale kiedy to robił, lubił dobrą filozoficzną debatę z uczniem. Początkowo uczeń był otwarty na dyskusję, wątpiąc w wiele z tego, co mówił rolnik, myśląc, że jest podobny do innych ascetów, których uczeń spotkał w przeszłości. Ale po pewnym czasie młody uczeń wyczuł w rolniku ogromną mądrość i spokój. Zaczął coraz bardziej zgadzać się z rolnikiem. Pragnienie oświecenia powróciło, więc uczeń pracował z rolnikiem przez wiele miesięcy, chłonąc jego wiedzę. W końcu rolnik zauważył, że uczeń przestał z nim dyskutować i wywiązała się następująca rozmowa. Rolnik: myślę, że nadszedł czas, abyś mnie zostawił. Student: zostawił? Dlaczego? Słuchaj, kiedy przybyłeś tu po raz pierwszy, mieliśmy wiele rzeczy do nauczenia od siebie nawzajem. Dorastaliśmy razem i uczyliśmy się od siebie nawzajem. Twój umysł był dociekliwy, ale ostatnio zacząłeś wierzyć we wszystko, co mówię. Z pytającego stałeś się wierzącym, a ja nie pozwolę ci tego zrobić ani sobie, ani mnie. Obojgu nam będzie lepiej, jeśli odejdziesz. Ale przyszedłem szukać prawdy i znalazłem ją w tobie. Prawdy? Zgubiłeś się, dzieciaku. Dlaczego mnie tak odrzucasz? Jak możesz mi to robić? Pozwól, że coś ci pokażę. Spójrz na tę mapę. Co widzisz? Widzę naszą farmę, rzekę w pobliżu i góry. Nie, widzisz obraz naszej farmy, pobliskiej rzeki i góry, a nie same rzeczy. A teraz powiedz mi, czego możesz się dowiedzieć z tej mapy? Mogę się dowiedzieć, gdzie jest farma i rzeka, wysokość góry, gdzie są drzewa jagodowe, gdzie sadzimy marchewki. Nie, nie możesz. To potrwa kilka tysiącleci. Rzeka wyschnie, góry się przesuną, a ta farma może stać się miastem. Nie możesz dowiedzieć się niczego o farmie takiej, jaka jest. Możesz jedynie zobaczyć jej obraz w pewnym momencie. Widzisz, pamięć człowieka jest jak mapa. Może uchwycić cień rzeczywistości i może się tym z tobą podzielić, ale nigdy nie może dać ci samej rzeczywistości. Człowiek może dać ci swoje wspomnienia prawdy, ale nigdy nie da ci samej prawdy. Może ci powiedzieć, gdzie była farma, ale i tak będziesz musiał to sam zweryfikować. Jeśli chcesz prawdy, tak jak mówisz, nie może być żadnych pośredników, żadnych mediatorów. Jeśli jest pośrednik, to za nim podążasz, a nie za prawdą. Ale co jest złego w podążaniu za tobą? Jeśli pójdziesz za mną, będziesz żył według moich wspomnień, będziesz żył według mojej mapy i nigdy nie nauczysz się konstruować własnej. A jeśli moja mapa jest błędna, wtedy zgubisz się razem ze mną i nie będziesz w stanie mnie poprawić, ponieważ nigdy nie nauczyłeś się nawigować samodzielnie. A jeśli nie będziesz w stanie mnie poprawić, to nie będziemy już w stanie sobie pomóc. A jeśli nauczysz się widzieć dla siebie, jeśli nauczysz się konstruować własną mapę rzeczywistości, wtedy możemy spotkać się jako przyjaciele i jednostki. Możemy porównać nasze mapy i pomóc sobie nawzajem zobaczyć rzeczywistość taką, jaka jest naprawdę.
A kiedy oboje widzimy rzeczywistość taką, jaka jest, możemy podróżować przez nią razem, jak równy z równym. Chyba masz rację. Zacznę pakować swoje rzeczy. W liście do swojej siostry Nietzsche napisał: jeśli chcesz dążyć do spokoju duszy i przyjemności, to wierz, jeśli chcesz być wielbicielem prawdy, to pytaj. Moim zdaniem Zaratustra mówi swoim zwolennikom, aby go opuścili, ponieważ wciąż są wierzący. Chce, by stali się dociekliwymi, nie chce wyznawców. Nie chce, by ludzie wierzyli w to, co mówi. Chce, aby w niego wątpili, dociekali, weryfikowali to, co mówi i sprawdzali, czy dochodzą do tej samej wizji rzeczywistości. A jeśli dojdą do tej samej wizji rzeczywistości, mogą być razem podróżnikami na tym świecie. Mogą być sobie równi. Jeśli jednak po prostu wierzą w to, co mówi, stają się naśladowcami. Naśladowcy uczą się podążać za czyjąś mapą, a robiąc to, tracą bezpośrednie połączenie z rzeczywistością. A jeśli stracą bezpośrednie połączenie z rzeczywistością, wszyscy stracimy wartość płynącą z ich własnej, unikalnej perspektywy. Tracimy wartość niezależnej weryfikacji i możliwość, że ktoś nas poprawi. Z drugiej strony dociekliwi tworzą własne mapy i utrzymują połączenie z rzeczywistością. Z tego powodu przynoszą nam rzeczywistą wartość poprzez swoją unikalną perspektywę świata. Ale ostatecznie jest to tylko moja opinia i zrozumienie słów Nietzschego, a nie rada. Zachęcam do wykorzystania tych informacji w dowolny sposób, a jeśli masz inne podejście do słów Nietzschego, chętnie poznam twoją perspektywę w komentarzach. In the comments.